W 2019 roku mija 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić i zachęcić Państwa, abyście poświęcili chwilę czasu i obejrzeli specjalny cykl wywiadów Zachować w pamięci z osobami, które przeżyły te straszne czasy. Dziękujemy im serdecznie, że zgodzili się na powrót przenieść choć tylko we wspomnieniach w tamte lata, że dali nam możliwość spojrzenia ich oczyma na czasy II wojny światowej i zaraz po niej. W cyklu Zachować w pamięci zgodziła się również wypowiedzieć dwójka osób, których zamiłowaniem jest historia. Zacznijmy. Jak go całowały tego Niemca po nogach? Prosiły na litość. To nie było kopnął. Zaszczelił i tyle. Nazywam się Zofia Grab. Urodziłam się w Gorzejowej w 1928 roku. No a później byłam u babci w Skórowej. Była wojna. Rodzina się powiększyła w domu. Ja byłam najstarsza. I byłam później u babci. No i później wojna została i zostałam tam. Tam się wychowałam. A rodzeństwo mam jeszcze trzech braci i siostrę najmłodszą. Wspomnienia to tylko z wojny. No bo z dzieciństwa to nie było w kiedy, bo poszłam tutaj do babci jako dziecko maleńkie, bo rodzina się w domu rodzinnym powiększyła, no to byłam u babci wychowana. I najwięcej to pamiętam wojnę całą, bo już dorastałam. Najbardziej to pamiętam pierwsze samoloty niemieckie. Pasłam krowy tam u góry, nad Brzostkiem. 12 samolotów pędziło niemieckich rzeką, tą Wisłoką. Przelecieli prosto pod Krajowice tam gdzieś jakoś bombę rzucili i wrócili się z powrotem. 12 samolotów, ale to w ten czas, w tym wieku, to było coś, bo samolotów nie było. No, wróciłam do domu, jak pasą krowy i mówię babci i wszystkim, ale wszystko zaczęło płakać w ten czas. Nie było telewizji, nie było nic, tylko radyjku maleńkie takie na kamyczki, to już usłyszeli, że już Niemcy są w Polsce. Już wojna, wszystko płakało, to gdzie się obrócimy, gdzie uciekniemy? No, nie ma gdzie. Jak mogli, to tak się męczyli razem. No jeszcze tam w rodzinnym ciocia miała takiego chłopczyka z małego. Bały się, żeby to, bo to ludzie straszyli, że to będą robić Niemcy, tam to robić. No a w końcu jakoś tak się z tego obchodziło wszystko dość możliwie. A później jak już Niemcy byli, to też tam krowy gdzieś wygnałam na tę górę. I patrzyłam na Brzostek, to w ten czas jechał samochód niemiecki, taki duży, z rakietami, a jak pocisk spadł ruski na ten samochód, jak te rakiety wszystkie wybuchły, no to ludziom było coś dziwnego. Do samego nieba przeinne. I kolorowe, i takie, i siakie. Wszystko wybuchało coraz więcej. No nikt nie wiedział, co to jest. No ale w końcu się dowiedzieli, że to był samochód taki duży z rakietami. I to niemiecki, i to ruski pocisk uderzył w niego i tak się zrobiło z tym. A później to Niemcy to już tak koło domu tą uwagę zwrócili, to kogoś popchnęli. To ten, a ja z babcią byłam, jeden taki starszy pan Niemiec podeszedł do mnie i pogłaskał mnie po głowie, mówi, też z babcią, trzymaj się babci, po polsku powiedział, trzymaj się babci, dobrze. No to mnie to ucieszyło, że mnie pochwalił jeszcze.
Dobrze było. To w ten czas nawet Karolcia Zięba była też w ten czas. Tam przy tym wszystkim, jak my rozmawiały tam z tym Niemcem. No a tak to później, no to ilem się napatrzyła, jak uciekali też, no to Wilek, taki starszy Niemiec, ciągnął taki wózek straszny, karabin maszynowy, co jest uciekali, to nie wiem, czy kilometr uciekł, czy nie uciekł, już ruskie wojsko go zastało, złapało tam. A tak w domu, no to z nimi to różnie było. My takie młode dziewczęta, to nam dali opaty, to no z pięć było. Kazali nam takie rowy wykopywać. I tam była kuchnia duża, niemiecka, jak do Błaszkowy. I nam tam kazali robić tego. A gdzie takie dziewczyny, jak my miały po 15 lat, narobiły co? Żartowały my. I oni byli młodzi, tak samo dochodzili. I jeden doszedł do mnie, ujrzał. Miał łańcuszek na szyi i medalik. Niemiec zobaczył i mówi tak, że to ty katolik. No katolik. Zobaczył i wyjął. On ten czas wyjął swój medalik pod klapką, miał przypięty na grawce. Wyjął, pokazał mi. Mówi katolik. I on był w ten czas taki młody na koniku. W ten czas nie było samochodów. Nie było nic, tylko na koniku jechał i tak patrzył, co te dziewczyny młode robią, a tam robiły dużo. Bałyśmy się, że jak kula ruska przyleci, bo tam tylko po to było. To już do rowu wszystko uciekało i polegało, żeby nie trafiło w kogo i Niemcy uciekali, gdzie mogli. No ale kogo miało trafić, to trafiło. A jeszcze i zostali. A dotychczas człowiek już trochę i pamięć odchodzi, bo już wiek bardzo wielki. I tak było. Niemcy to byli bardzo tak dokuczliwi, strasznie. Tam wujek, ojciec Zośki, ty Pienkośki, to chował takie koniki, tam taki dom stary był z boku. Tam teraz Łukasik mieszka nawet w tym miejscu. I miał takie dwa koniki fajne. I to ukrywał tak, co nocami wchodził, dał im jeść. A jak się dowiedzieli, tak wyrwali jednego o tym, że tam takie koniki są. Tak jeden Niemiec taki młody wyrwał tego konika stamtąd. I ten ojciec Zośki, ty Pinkośki, prosił, żeby go nie brać. To dostał kopniaka jeszcze i więcej. Na koniku siadł i pojechał i zabrał. A te koniki to chowały dosyć długo, żeby, bo takie były malutkie, a później trzeba było dbać o nich, żeby podrosły. No i jak podrosły, tak złapał jednego i siadł na niego i pojechał. Ale jeszcze wujek dostał przy tym, że się go że bronił, że nie chciał tego konika dać, ale to by urwisy takie, jak nie wiem, naprawdę byliby nakopali każdemu, kto by był im w drog wszedł niepotrzebnie. No ale w ten czas, no to taki człowiek młody był, no to siedział w kąciku spokojnie, żeby się nie ruszyć, gdzie nie przejść, bo babcia pilnowała też i wszystko, tak było. A jednego to tak pamiętam, jak uciekali, wiózł tak i tak. Naprawdę, karabin maszynowy i tego, i naboi tak dużo, nawet do dziś tak sobie myślę, gdzie to się obracał, on wciągnął za sobą. A tam w brzegu, gdzie teraz Pinkoś jest, tam był taki bunkier duży. Tam Niemcy siedzieli, jak im tego, to się tam zeszli i tam sobie wypili, czy zjedli, czy tam to, nikt nie patrzył do nich.
I jak ostatni jechał z tym karabinem maszynowym, ja nie wiem, czy te naboje, czy co, nie, bo no nie, przecież nie dało się tak dociekać, żeby wiedzieć z czym, co on robi. Coś tam powrzucał do tego bunkra. No i później wziął łopatę, zawalił to wszystko spokojnie. Jakem tam była raz, tam sobie pomyślała, tam drzewo rośnie w tym miejscu. Gdzie widziała, co on tam... Ale czy brudne rzeczy, czy co on w ten czas powrzucał w ten czas, to tak do dziś, ja jeszcze jak byłam tam u Pinkosia, to patrzyłam na to, to już tam drzewo rośnie w tym miejscu. To już wiek wielki bardzo. No. A w domu moim rodzinnym to też było nas pięcioro, a w domu babci to nas we wysiedlenie było 28 ludzi. To było życie, naprawdę. Wszystko było. 28 ludzi. No. Jedni spali na materacach, drudzy spali, to u babci była taka komora, co była podłoga, a pod spodem można było tę podłogę podciągnąć i wejść tam. To jak mówili, że Niemcy jadą do wsi, to tę podłogę w komorze wyciągali i pod tę podłogę wchodzili, uciekali. To był tam tych Ziębów rodzina, to był właśnie Staszek Zięba, to był tatuś pani mamy i Franek Zięba drugi. To był znowu tam z Nawsia, gdzie była taka Jadzia. Oni byli później, dwóch ich było chłopaków takich młodych. Jeden był nawet na uczelni w Rzeszowie później, a drugi to nie wiem, bo to już tak wszystko się porozchodziło. No i ci bracia, babci, wszyscy się poschodzili z rodzinami tam do babci. No to tych młodych chłopaków, dwóch to pamiętam, i tego Ziębę, jak mówili Niemcy jadą do wsi, to tylko podłoga w komorze i wszystko pouciekało. Tam mieli takie sienniki, tam mieli trochę słomy i tam leżeli czasem i noc całą. I te dechy całe, co była podłoga w komorze, nasunęli, a było jeszcze zboże w takich pakach, to posunęli na to zboże, na te paki. No i byli pewni, że tam już tych dechów nikt nie będzie wyrywał i tam spali jakiś czas. No, no nie tak, że stale, bo trzeba było wstać i zjeść, czy się umyć choć troszkę, bo tego i jak widzieli, że już to uciekali jeden za drugim tam do tego. Nawet był taki Franek Kolbusz. To był znowu siostry tego Franka Zięby. Syn siostry. On jak go wzięli Niemcy pod front tego Franka. Jak go wzięli, jak pamiętam, jak przyszedł ten chłopak, taki młody był, może miał 20 lat, może nie miał. Wiecie co, naprawdę litość. Matka ta jego, to wzięła go na pole, bo w domu się nie dało. Wzięła taką łopatkę, jak do węgla dawniej była, tylko nie było żelazna, tylko była drewniana. Mówię wam, to ściągała wszy z plec, z ciała z niego na polu i ubranie zrzuciła, co go wzięli pod front i przyszedł z pod frontu taki z... zarobaczony cały, że nie dały się do domu wstąpić już. No bo by w domu było 28 ludzi. Ten młody Franek, on pożył trochę jeszcze, ale niedługo żył, później zachorował na płuca, zmarł. Oni tam na Łopaciące mieszkali. Tam daleko. Bo tutaj te Ziemby, Franek, no to oni na wsi, tu w środku na wsi. A Staszek, no to później
był tutaj w Brzostku, co była Wandzia i Karolcia i Jadwisia. To ci byli w Brzostku. A no tak, no to wiem co, my, młode ludzie jak ja, to my tyle biedy miały, ile kto chciał. To nie tak jak teraz się popatrzy człowiek. Co będziesz jadł? Tego nie lubię, tego nie chcę. Żeby było na tyle chleba jałowego urwać do ręki, polecieć na pole i zjeść. No, 28 ludzi. I to się nie kupowało chleba, tylko się piekło w domu. I piec taki duży był, trzeba było chleb zarobić, umisić, do pieca wsadzić. To jak się wsadziło, był taki cieplutki chlebek, to bracia moje jeszcze, to jak też byli, też pewni tam, bo u babcie też byli, to jak dopadł, który to by był, urwał nie wiem ile tego takie młode, tego chleba i uciekł na pole, żeby zjeść spokojnie. No i tak przeżyli, jak mogli z tą biedą i ze wszystkim, no bo by też byli młodzi tacy po 10 lat, bo ja byłam najstarsza z rodziny. Nabidowali dosyć tak, że i wszyscy, no nie tylko moi bracia, bo i ci z na wsi to tak samo też i nie dojedli, nie dospali i nie użyli się nawet, żeby się ubrać. Pozostawili wszystko w domu, co urobili. Swoją pracą zostało w domu wszystko, no co wzięli, reklamówkę do ręki. I jak tam miał jakiego grosza ktoś w portfelu, to jeszcze tyle, a tak to co? Wszystko zostało. Bo jeszcze tak pamiętam, jak było taki łobuz w Przeczycy niemiecki, co oni tam, ja nie wiem, czy to były ruskie wojsko, czy to było jakie wojsko. I oni tam siedzieli w tych stajniach dworskich jeszcze w Przeczycy. I w każdy dzień szli piechotą, takich paska, mróz, nie mróz, w cienkich koszulach i szli do Błaszkowy, tam dołem, jak jest piękność, dołem szli, czwórki ustawieni wszyscy i szli do Błaszkowy, Niemiec z przodu, z boku jeden i z tyłu i oni cały czas musieli śpiewać. To nieraz my słyszały, ja do domu, to my się śmiały z tego, a teraz jak sobie pomyślę, jak oni żyli. I boso choć jak, i w paskach, i w koszuli, i z tej stajnie wyziąbnięty taki, i szli czwórkami do Błaszkowy, tam przechodzili i tam co robili, no to tego to nie wiem, bo to byli, tam rządzili Niemcy nimi. Ten czas, a w tej Przeczycy to oni tam mieli, tam ten łobuz cały i tam mieszkało tych Niemców dużo, dosyć. Tam, a tego, a tak, no to co oni potem, ci co zostało ich tam parę tych Niemców jeszcze, tak, bo to byli tacy Niemcy, coś ze Śląska byli tutaj i to było już niemieckie. Kawałek Polski, to oni trochę znali po polsku, mówili dobrze po polsku. Jak tam po sąsiedzku chcieli wziąć tam nawet z rodziny, chcieli wziąć do kuchni i mówili, żeby do tego. A ona płakała i nie chciała pójść, a matka jej mówi tak, wiesz co, idź, potem uciekniesz i musisz tam pracować. A on się po polsku znał. Wziął ją z domu, wyprowadził i mówi tak, wiesz co Staszka, chodź, porób troszkę i potem uciekniesz, tak jak ci mama powiedziała. Porobisz troszkę, nie będziesz tam z nimi tam się mordować, ucieknij od nich i dobra. I to się później tylko z niej, jak opowiadała o tym, jak jej mówił, to się my się młode takie były, och jak ten pan, to my się stale schodziły i śmiały my się, no to chodź z nami, a potem uciekniesz.
Jak ruskie wojsko przyszło pierwsze, to ludzie się bardzo cieszyli tym wojskiem. Bardzo szanowali, cieszyli się. Ale tak powiem, Niemcy to byli pod innym względem takie inne, a ruskie wojsko też było inne pod innym względem. Oni tacy byli znowu inni. To, ale ludzie, jak doszło wojsko ruskie, było bardzo szanowane i tego cieszyli się, wyzwolone my są od wszystkiego, już nam dobrze jest, nie ma nic do tego strachu żadnego z wojny, bo już się skończyło wszystko, co było najgorsze. No i ci ludzie, co tak jak z na wsia, co mama, co były małe, no to wszystko z uciechą już było zadowolone, żeby pójść do domu, coś tam poprawić, porychtować. Ale i oni się nabidowali, bo też nie było. Bo jak zaszli do domu, pustka, nic nie ma. Żyj, z czego chcesz, zjedz co chcesz, tak. A nie było sklepów w ten czas, nie było nic. Tylko to, co się upiekło, na polu zebrało, jakieś coś, to tyle. Tak to nie było. To też pamiętam, tam byli w Skórowy Żydzi. Mieli dom własny i tam ich było jeden najstarszy. To przed wojną wyjechał gdzieś do Krakowa. Siostra Hela tak samo też wyjechała do Krakowa. A taki Choim, Elku, to oni zostali i ich rodzice. Ja z jednym takim najmłodszym chodziłam do szkoły. No to on jak była religia, to albo ucik, albo jak mu tam pasowało, to tak zrobił. A tak do szkoły to my razem chodziły. I jak Niemcy wkroczyli, to nawet nie mogę tego powtórzyć. Taka rodzina była tam, może ktoś pamięta, tam jak to mówili, u takich gąsiorów na dole w Skórowy, oni tam mieszkali, cała rodzina. Dwie córki i mąż i żona. I oni tam w stodole im zrobili takie mieszkanie, i tam donosili im jeść, czy tam w nocy, jak nikogo nie było, to wyszli. I ukrywali się długie czasy. I jak Niemcy już, nie wiem, mieli uciekać, czy to było jeszcze 2 dni, 3 dni, czy to był tydzień jeszcze tego czasu. Jak Niemcy weszli, tak ktoś ich podał, że oni się tam ukrywają. Naprawdę. Ten widok to nie chcę wspominać, jak wyprowadził tę rodzinę całą Niemiec i te dziewczynki młode zginęły na oczach ojców matki. A z tymi ojcami co się stało, do dziś nie wiem, bo my tak, bo ciocia była tam, moja siostra mamy, zaraz po sąsiedzku i my tam chodziły, czasem poleciały. I to my patrzyły. One były po sąsiedzku, te Żydy tam. I te dwie Żydówki na oczach moich, to i nie chciałam nigdy o tym wspomnieć. Tak mi to na oczach było, taki wiek był, 16-18 lat. I jak go całowały, tego Niemca po nogach, prosiły na litość, to nie było, kopnął, zaszczelił i tyle. Dwie takie młode dziewczyny na mojej, widziałam to, do dziś nie pamiętam. A ojcowi nie pamiętam, co się z nimi stało. Czy ich zaszczelił w ten czas, czy zostawił, czy jak było, bo my pouciekały, bo nam wolno było przecież patrzeć na to, żeby co oni robią. No, to już tego do końca nie wiedziałam, co oni z tymi zrobili, naprawdę, z tymi Żydami, to też była jeden taki Elku był, to w nocy, 12 godzina, pukał tam do domu, gdzie teraz Pinkoś jest, to ja tam byłam z babcią, puka w nocy i mówi tak, Jasiek, wynieś mi co zjeść, ja już drugi dzień nic nie jadłem. A on mówi, no co ja ci mogę teraz w nocy dać, no, suchego chleba, bo to przecież nie był kupny świeży, no suchy.
upieczonego, co ci więcej mogę dać? No to daj mi ten skrawek chleba. Wyniósł mu ten skrawek chleba i takie ziemniaki, co były od południa, nie wiem odkąd, takie całe, coś do wyrzucenia, to nadstawił czapkę, ten Żyd, wsypał mu te ziemniaki i poszedł. I czy te Żydy przeżyły, to nie wiem. Co się stało, głosu nie było później o nich, bo to były takie, co były w Skórowie, tam miały dom, tam mieszkały. A te, co pouciekały do Krakowa przed wojną, to zostały. Tam gdzieś jakieś nazwisko pozmieniała Hela, i drugi, a nie pamiętam, jak drugiemu było na imię. No to tamci podobno przeżyli w Krakowie, ale też były też staruszki, stare ludzie też były już, ale podobno przeżyły. A ci tutaj, co zostali, to głosu nie było o nich, ale te dziewczyny dwie, naprawdę to nie do uwierzenia, że mógł człowiek takiego drugiego młodego człowieka wyjąć pistolet, trafić prosto, połóż się już do zawsze. Nie było pojęcia, naprawdę. Oni jedni to byli czasem jako tako, się można było odezwać, a drudzy to by byli, nóż wbili w człowieka, nie pytali na nic. Takie okrutne było, jak tych Żydów, to jak oni tam, też bo to były tamtejsze Żydy znajome, to człowiekowi szkoda było tak trochę, bo się razem ich znało, no ale nic nie poradził człowiek na to, bo by sam był zginął na miejscu od tego wszystkiego i nic nie było do powiedzenia. A tak z tymi Niemcami to się unikało, gdzie się mogło i nie, żeby nie schodzić się z nimi, żeby nie mieć tam z nimi nijakich zatargów, to każdy się ich bał. Bał się ich tak, jak nie wiem. Ale później to ruskie wojsko jak weszło, to oni chwilę, każdy był zadowolony, a później jakoś tak wszystko ucichło, cichutko było, ale też byli zadowoleni z tego, że to wyzwolili, no już mamy spokój, już wojny nie ma. To każdy jakoś im tam wiedział, jak się z nimi obejść, a później zaczęli mówić, że to znowu tych zbierali gdzieś tych polskich oficerów, że tu, że tam, no to człowiek był młody, to do tego nosa nie pchał, nie pamiętam, co to było, to już się tym nie interesowało, tylko tym, co się widziało tak na oczy Niemców czy Żydów, to pamięta się. Jak takie Zięby, on to z rodziny, Franek Zięba. Tam, gdzie Jaćka była, to wszystko, oni jak pojechali, oni, jak jeszcze wojna została, to oni zabili świnie. Mieli swoje, bo przecież dawno nie było tak, żeby kupił. I wzięli, studnia była niedaleko domu, może jeszcze jest ta studnia tam. I wzięli, wywiązali to sznurkami, czy tam kablami w tym i wrzucili do studnie. Mówiła tak, a to długo nie będziemy, to przyjedziemy, to będziemy mieć coś swojego. Jak ich wygnali? Ja nieraz później, jakbym się zapytała, ty cały gospodzi, ty Jadzi Zięba, jak to wyglądało wszystko? Ona mówi tak, a jak my wyjęły, to my tak uciekały od tego, jak my no, mogły, bo się nie dało nawet popatrzeć na to, takie było. Śmierdzące i różne, i chodzi jakie, no bo jak to był tyle czasy, tam wrzucone do wody, do studnie, no to przygniło, no. I co z tego było? No, to naprawdę, to było tak, no i wróciły, nic nie było. Nie było nic, co zjeść, no żyj człowieku. Jakaś wróciła do domu, popraw jeszcze w domu wszystko, jak było. Czego się złapiesz? Ja pamiętam, jak moje rodzice do Gorzejowy wrócili, no to coś okropnego. Brat, choć kiedy przyjechał do babcie, to jak babcia chleba upiekła, jak dała, zanim do domu zaszedł, to pół zjadł tego chleba ogryzł, bo w domu nie było się czego chycić.
co zjeść. I to nie tylko u nas, i no wszędzie tak było. Jak później z tymi, co tam z nawsia, te to opowiadały tak samo. Jak my kupiły gdzie chleba kawałek, to nie wiadomo jak było ten chleb zjeść. Jak się cieszyć tym chlebem. A później jeden z tych, od Franka, z tych ziębów, to był w Rzeszowie chyba profesorem, wykładowcą jeden, nie wiem. Zdaje się mi, z nich tam jeden był. No to już później, jak już tak świat trochę ochłonął od tej biedy całej, to już w ten czas to już było inaczej. Ale tak, no to biedy i biedy było, jak wrócili każdy do domu, tak. Twoje dziadkowie, jak i z rodziny. Nawet i ci, co zostali, tak jak my w Skórowie, co zostali, no to co było? Ale zboże było. I żarna, i ręka, i ugiełdać tego, tak, żarna. I ich upiec takiego chleba to jeszcze było. Tutaj w polu uprawiali szybko, żeby co urosło. To jarzyny, to ziemniaka, żeby coś urosło, żeby swoje było, trochę coś zjeść. Bo naprawdę bieda i jeszcze raz bieda była. A u nas w domu tamok to taka marchew, co może 2 lata została w polu. I brat jak poszedł do domu, ta wyrwał tę marchew i oczepał na portki i on... Jaka była tyle, co ziemia opadła, tak jadę. Ja mówię tak, że co ty robisz? Bo ja byłam Skórowy, już ten kawałek chleba miałam. Co ty robisz? Takie brudne jest wisko, jak ja jestem głodny. Ale ten czubek, na czubku już były nasiona marchewki, bo było już drugi rok, to pięknie oberwał do gorści, tak, pozbierał to wszystko, zaniósł mamie, mówi, masz posieć te marchewki. Gdzieś na polu, żeby nam urosła, żeby jeszcze była. I tak każdy oszczędzał, naprawdę nawet ziarno z marchewki. Nic nie było. Nic, żeby było co zjeść, naprawdę. I na drugi dzień, no, wstaniesz, co masz w domu? Nie masz nic. Nie pójdziesz do sklepu jak teraz. Nie pójdziesz do śpiżarki, do kumory czy gdzie. Weźmiesz kawałek chleba, czy tego, ale tylko było jeszcze tego, jak gdzie tam był ktoś z pola jeszcze zebrał trochę i gdzie miał w takim schowku gdzieś troszkę tego zboża, to jak wziął te żarna, bo były żarna, stanął przy tym. Ja pamiętam jeszcze, jak mama, ja trzymała najmłodszego na rękach, moja mama, a ja z brata zabawiałam. To mama mielała w żarnach i wrzucała do tego kamienia jedną ręką, i dziecko trzyma na ręce i ugryzła trochę tych żarnach tego zboża i wzięła do domu. I tata gdzieś robił, kupił odrobinę gdzieś jakiejś słoniny, czy dostał od kogo. I jak mama umielała, zrobiła klusek. Mówię wam, jakie te kluski były, takie jak palec, grube, jakie, twarde, z takiego mielenia. I usmażyła troszkę słoniny, a jak nie, to z wodą te kluski, bo mleka nie było, krowy nie było, nic nie było. To ze smakiem wcieli bracia i wszyscy nie wiedzieli, jak zjeść, żeby tylko głód zaspokoić, naprawdę. No a ja nieraz to tak myślę sama. Przecież w tych miejscach wysiedlonych, tak na wsi, jak i tam Gorzejowa, to każdy miał jakieś dawno jakieś gospodarstwo. To mieli po 2 krowy, to kury, to tam, co tam kto chował, czy kaczkę, czy co. To jeszcze było. Później, gdzie się to podziało? Naprawdę nie orientuję się, ani nawet nikt nie mówił o tym, że to kto wywiózł, że porwał. Gdzie się to wszystko znikło? Przecież w moim domu rodzinnym też było 2 krowy, jak si cielątka takie do tego. Jak wróciły do domu, nie było nic. Jeszcze pół domu urwane, bo to był teren frontowy Gorzejowa i to
urywali takie domy po kawałku i robili bunkry w lesie, bo tam lasy były wielkie. I tam mieszkali, a do tego drzewa nie ścinali w lesie, bo mówili, żeby Rusek widział, że się drzewo leci, to by do nich strzelał. Tylko domy rozbierali i bunkry robili i w tym mieszkali. Taki sąsiad z Górzejowy, on przed wojną sobie wybudował, miał stary dom, stajnie pod spodem, a na wierzchu mieszkanie, że będzie mieszkał. I to tego, tak, to lasy tam były, to sobie nanosił drzewa i zrobił porządne, bardzo fajne, eleganckie, wszystko można było tam mieszkać. No a Niemcy weszli, tak cały górę urwali, bo było drzewo czyste, oprawione, fajne. Urwali to drzewo, wszystko zrobili sobie w lesie bunkiery. A on jak wrócił, to jak płakał, pamiętam do dziś go. Ja się tak tyle nanosiłem drzewa, napracowałem. Gdzie ja wrócę? No, to urwali, zwlekli w las i co chcieli, to zrobili. A ty możesz wrócić, nie wrócić. Możesz i jeść, i nie jeść. Co było, to wszystko zginęło. Tak, ani to ludzie mówili później, że oni wywieźli. To bydło, to wszystko, ten drobiazg cały. No bo to jak każdy wrócił, to nie tylko nasz, moja rodzina i no, tam cała wioska jedna i druga. I tak było, nic nie było wcale, do czego wrócić. A tak widy było, ile se kto chciał, to tyle się nabidował, naprawdę. Dziękujemy, że poświęcili Państwo czas na obejrzenie tej części cyklu wywiadów Zachować w pamięci. Na kolejne zapraszamy już wkrótce.